once again. Siemanko, witajcie z Przemek UTV i w tym odcinku będzie recenzja zestawu o numerze 60221 LEGO City. To pan się jak nazywał, zestaw nie pamiętam dokładnie. Nie wiem, czy to wszystkie części znalazłem, czyli te akcesoria, bo robiłem to na spontano, po prostu szukanie tego. Może nie na spontano, ale chciałem to znaleźć, żeby szybko nagrać szybko. Ale chcę to nagrać. W zestawie dostajemy dwie minifigurki, jak i samą łódź. Dostajemy też rekina, piłę chyba to jest. Małego kraba dostajemy, boję, jakąś aparat i nie pamiętam co to było. Po drugie to czarne, nie pamiętam co to było, ale może to znajdę na internecie. Możecie to wyszukać, po prostu sobie zobaczyć, bo ja sobie pamiętam po odcinku szukam. Jest też rybka niebieska i w skrzyni jest też skrzynia, w której jest rubin chyba, no szkoda, że nam złota nie dali, bo nie mam jeszcze złota. Nie wiem, z przodu mi się wydaje, że na tym statku jest jakaś kanapa, jak to wygląda, takie czerwone. No dobra, przejdźmy do poszczególnych rzeczy z tego zestawu. Dobra, pierwsza jest łódź. Pierwszą bierzemy łódź do zobaczenia, tak. Jest arbuz, kawałek arbuza, jest też jakiś napój, są tam wskaźniki jakieś do przy kierownicy. Tutaj po prawej jest niebieskie legowisko, a po lewej jest jakieś czerwone, jakaś kanapa czerwona. Mógł wam pokazać, że tutaj są drabinki i tutaj tutaj dalej, o nie widać, tu są jakieś wskaźniki. Zaraz wam to pokażę, spróbuję jakoś to pokazać. Rozbiorę tutaj to trochę i wyjmę po prostu tego klocka, bo da się go wyjąć chyba, nie pamiętam, ale tak, da się go wyjąć. To są jakby jakieś kamery. To jest nawet ten tylko złapać to. Jest tam jakiś sonar i jest też właśnie ten rekin, piła, no. Ten rekin z tą piłą. Dobra. Teraz rozebrałem ten statek i muszę go poskładać znowu. To było łatwe pokazać. No nie pokazałem tego najlepiej, ale będę opracowywał jakieś nowe metody, na pokazanie tego wszystkiego, żeby było coraz lepiej. Kupię sobie jakąś jeszcze jedną lampę i będę sobie mógł lepsze oświetlenie, na przykład z dwóch stron, żeby nie było cieni. No, pracuję na razie nad tym, ale dobra. Tak. Mamy tutaj dach, górę, mamy jakieś dwie anteny, tutaj chyba też jest antena, światła, czerwone, zielone i napis, i szybę dużą, ta szyba. No mnie przy tym statku nie ma dużo omawiania. Tutaj jest lampka, no i jakiś pokład tutaj, nie? Mi się podoba ta łódź i polecam. Dobrze, to przejdźmy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą będzie ta, ten skarb z tym rekinem piłą. Rekin piła. Nie wiem, jak się to wymawiało. Z rekinem i z rybą. I jeszcze dodałem tutaj tego kraba, nie wiem po co, ale to jest nowy kolor, bo wcześniej miałem chyba tylko... Nie, mam teraz dwa pomarańczowe właśnie. Bo kiedyś z magazynu LEGO City miałem jeszcze jednego kraba. Takiego skrab, homar, nie wiem. Takiego właśnie, tak się samego koloru. A jednego kraba mam jeszcze w restauracji z Hide and Side, który to też się pojawi na kanale za niedługo. I tam jest czerwony, więc mam pierwszego czerwonego. Moja mała kolekcja.
Dobrze, mamy też flagę, boje. Jak to tam mówi, no flagę na boi mamy. Czerwoną, białą, żeby była widoczna, czyli czerwony. Kraba. Krab. I oczywiście sam rekin z rybą. Fajne są te liście podwodne, te takie glony. To też jest fajna ta trawka, bo to jest jak normalna trawa wykazywane. Kilka takich brązowych, kilka szarych skosów. I sama skrzynia. A co mamy w skrzyni? Zaraz wam pokażę. W skrzyni są takie rubiny. No. Rubin jeden jest. I to jest fajne. To jest to. To, że dostajemy jeden zapasowy rubin. Taki, no rubin, bo to nazywam, bo to tak wygląda. A nie, bo jest jeden zapasowy, nie? Więc zawsze sobie można jeszcze do jakiegoś banku wykorzystać czy coś. Albo więcej tam dorzucić, bo w sekcji było, że tam jednego się wrzuca. Dobra, więc przechodzimy do minifigurek. Dobra, więc jesteśmy przy pierwszej minifigurce. Ta minifigurka to jest kobieta. Ma ona rude włosy. Ma też czapkę niebieską. Niebieski strój. Rączki oczywiście. Spodnie czarne. To się ma także na drugów, ale one i tak są fajne. No tak jak mówiłem, rude włosy. Fajna ta czapeczka i z tyłu też jest nadruk. Też na spodenkach też nie ma takiego przedłużenia tego, no bo tak jakby się tu. To tu się kończy tak jakby. To się kończy ten nadruk. Tu dalej go nie ma. Tutaj powinien być na boku ten nadruk. No patrzcie. I z przodu też macie. Z przodu też ma. Też jest ten nadruk i on się też kończy tutaj przy biodrach. No, fajnie jakby to dłuższe. Dobra. Co więcej mówić, przejdźmy do kolejnej minifigurki. Dobra, jesteśmy przy kolejnej minifigurce. Jest to chłopak, nie wiem, no mężczyzna ogólnie. Ma on blond włosy, takie blond, takie białe aż. Ma on zielony strój. I też taki jakby napis na środku. I też tu się kończy, więc to jest minus. Tu też jest sułek, no takie same praktycznie to jest, tylko tam są rączki czarne, a tu są po prostu zielone. Coś mi się nie chce załapać. Dobra. O nie. Najgorzej. A, to spoko. Taki odcinek będziecie mieli. Dobra, jest. Teraz wam za chwilę pokażę jeszcze jak są przebrani w stroje, czyli kask i płetwę jeszcze będą mieli. Ale w sumie płetw nie wiem, czy będę zakładał, bo będę się ubradać i przewracać ta minifigurka. Dobra, więc cześć. Kochani minifigur. Dobra, więc teraz są przebrani w swoje stroje. No ogólnie są obrani. Ale po prostu teraz mają maskę z okularami. Mają te swoje przyrządy. I mi się. Ja już chyba wiem, co to jest to duże czarne. No to z tą lampką. To chyba mi się daje, że właśnie jakaś lampa taka podwodna. I potem mają ten aparat, żeby robić im zdjęcia pod wodą. I żeby po prostu oświetlać te jakieś rafy czy tak dalej. Więc przejdźmy do podsumowania odcinka. Dobra, więc jestem w podsumowaniu. A, tylko nie dałem tam figurek. Więc jestem w podsumowaniu. Według mnie fajny zestaw według mnie. Mi się bardzo podoba. Nie miałem nigdy takiego statku, więc fajny, bo to jest moja pierwsza łódź. No i taka duża część, nie? Mi się podoba. Moja ocena to w sumie 7 na 10. Bo dobry zestaw, ale jakby był bardzo dobry, to byłoby tu właśnie parę rzeczy. Na przykład na tych torsach przedłużone ten nadruk. Było wtedy lepiej, nie? No ale tak nie jest ideał. Myślę, że parę tam błędów, ale największy błąd to według mnie, no, naklejki.
patrz na naklejki, jeśli lepsze nadruki są, nie? No dobra, no. To kończymy ten odcinek. Przeszykujcie się na perełkę. Prawdopodobnie za tydzień, może dwa, przynajmniej trzy. Nie, no raczej nie trzy. Raczej przynajmniej tydzień, ponad tydzień, a nie, tydzień. Ponad szybciej będzie perełka. Będzie zestaw z tego roku. Czyli prawdopodobnie Fiat 500, który jest duży, pewnie mi się tu będzie w kadrze. On ma 24 cm długości, 11 wysokości, czyli 11 wysokości, to dużo, to jest większy niż ten statek nawet. Więc dobra, kończymy odcinek, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli wam się ten filmik spodobał. Cześć!